Największą moją przyjemnością jest ugotowanie czegoś pysznego i zaproszenie przyjaciół, z którymi mogę to zjeść. No przede wszystkim to jest wszystko świeże i kupuje się od ludzi, których się zna mniej czy więcej. Się nigdy nie kupi nic złego. O, tak jest na kleparzu. To takie bakłażaniki dwa. O, taki, taki. I jeszcze to i to. Dwa bakłażany, kroję je w kostkę. Kostka taka dosyć gruba. I one się tutaj będą smażyły, a ja w międzyczasie pokroję cukinię. Mam cztery takie cukinie. O, skórka pięknie odchodzi. I najlepiej brać taką paprykę, która jest miększa. Czyli nie brać zielonej. Bakłażan jest prawie że gotowy. Jak jest usmażony, to go przekładam na sitko, żeby trochę odciekła oliwa. I wrzucam plasterki cukinii. Caponata to jest potrawa, która składa się z bakłażana, cukinii, cebuli, papryki, czarnych oliwek i kaparów. I nie może być tak, że czegoś zabraknie. Tajemnicą tej potrawy jest również to, że nie używa się żadnych przypraw. Nie używa się czosnku, ponieważ esencjonalność warzyw usmażonych na głębokiej oliwie dodaje takiego smaku potrawie, że ona nie potrzebuje absolutnie żadnych przypraw. Wrzucam pomidory. Tutaj mam dwie puszki pomidorów, krojonych najlepiej, bo one po prostu szybciej się zagotują. Jeżeli caponata nie zostanie zjedzona całkowicie przez naszych gości. Chociaż w to wątpię, dlatego że to jest tak pyszne, że zazwyczaj ta potrawa bardzo szybko znika. To można ją przechowywać w słoikach i otwierać wtedy, kiedy ma się na to ochotę lub kiedy jest potrzeba, bo przyszli do nas mili goście. Zapraszam do świątecznego stołu pajacyka na sezonową potrawę jesienną, która nie tylko łączy ludzi, ale również pomaga innym.